Cześć, witam Was serdecznie. Po drugiej stronie telefonu jest Asia Widzisz, która jest dyplomantką Akademii Fotooko. Cześć, witam Cię serdecznie, Asiu. Witam Cię serdecznie, Szymonie. Czy główny bohater Twojego dyplomu jest gdzieś tutaj w pobliżu? Piesek w tym momencie jest na dworze. Bo ja jestem tutaj z bulldogiem francuskim. Wypożyczyłem go od szwagra, szwagierki. Obecnie nie wiem, kto kogo prowadzi, ja pieska czy piesek mnie, bo ja chcę iść w kierunku molo, a piesek ma inne plany. Ale zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Będziemy improwizować. Asia, czy mogłabyś opowiedzieć o Twojej drodze fotograficznej? Od początku, od zainteresowania fotografią przez to, że spotkałaś się ze mną gdzieś tam w internecie. No, po ten nietypowy, bardzo nietypowy dyplom. Wszystko zaczęło się w 2017 roku, kiedy zakupiłam pierwszą lustrzankę. To był też czas, gdzie kupiliśmy Dafusię, małego brydoszka francuskiego. I ja to właściwie na niej uczyłam się swojej fotografii. Po roku czasu stwierdziłam, że chcę czegoś więcej niż takie zdjęcia, jakie prezentuję. Zaczęłam szukać jakiegoś kursu, szkoły online w internecie. W taki oto sposób natknęłam się na Akademię Fotooko. Tutaj możliwość nauki online była dla mnie idealnym po prostu wyjściem. Zrobienie dyplomu było dodatkowym plusem. Zapisałam się. Jakie były okoliczności tego, że akurat takie zdjęcie, taka praca dyplomowa? Przyznam szczerze, że to też nie zainspirowałeś mnie. Ja początkowo myślałam nad czymś prostszym, typu kalendarz. No ale to Ty swoimi cennymi uwagami, komentarzami, opiniami, no i też ostrą krytyką, która była bardzo pomocna dla mnie. Zainspirowałeś mnie, żeby właśnie iść w tym kierunku. Do końca nie wiedziałam, czy temu podołam, ale podjęłam się wyzwania i jestem teraz z siebie bardzo dumna. Stworzyłam 13 memów dwuobrazkowych, gdzie każdy jest tak naprawdę indywidualny. Niezbędne dla mnie było tutaj przeprowadzenie ankiety internetowej, gdzie to internauci oddawali swoje głosy. Memy najbardziej punktowane umieściłam w swojej pracy dyplomowej. No właśnie, to jest ta nietypowość tej pracy, ponieważ zazwyczaj to prowadzący decyduje o tym, czy dane zdjęcie, czy dana praca będzie zaakceptowana i ma duży wpływ na jakość i na kształt tej pracy. Natomiast tutaj oddaliśmy lwią część tej decyzji internautom, którzy gdzieś tam na jakimś internetowym forum, grupie dyskusyjnej klikali lubię to albo nie lubię to i w ten sposób zagłosowali nad konkretnymi planszami. Z tego co pamiętam, zaczęła się ta przygoda pracami, które się wyróżniały. Takie wyróżnienia publikuję co tydzień po spotkaniu na żywo. I właśnie to były Twoje zdjęcia z pieskiem i chyba to był taki impuls, żeby robić to dalej. Tak, Szymonie, w ogóle na samym początku, jeszcze przed zapisem do Akademii, ja zapisałam się do Ciebie na okres próbny. I już wtedy pierwszą fotografią, którą wysłałam, była Dafuśka z takim właśnie językiem obsypana mąką. I sobie myślę, no zobaczymy, co powiesz na ten temat. Zdjęcie już od początku zostało wyróżnione przez Ciebie. Ja byłam bardzo podekscytowana tym wszystkim. Stwierdziłam, że no pójdę faktycznie w tym kierunku, skoro jest jakiś cień nadziei, że da się coś z tego zrobić, że jednak ta fotografia moja nie jest najgorsza, tak? Powiedz, jakie trudności spotkałaś przy pozowaniu pieska? Jest to bardzo śmieszne, pocieszne, rubaszne zwierzątko. Nie da się ukryć. O całym spektrum tutaj przenajróżniejszych, ciekawych min. No ale jak to zrobiłaś, że ustawiłaś ją w ten sposób? Ja miałam w ogóle ten rok. To był ten okres czasu od 17 do 18, gdzie Dafuśka była szczeniakiem i ja już od samego początku robiłam jej zdjęcia. Ona była oswojona z obiektywem aparatu. Ja też dużo czasu poświęciłam na to, żeby wyszkolić ją, żeby nauczyć ją podstawowych komend. Także tutaj jakby też nie było z tym problemu. Ona mnie doskonale rozumiała. No największą trudność miałam zdecydowanie z zdjęciem, w którym ona trzyma smoczka w pyszczku. Tego właśnie oczekiwałam, ale nie do końca myślałam, że da się to uzyskać.
Wyobraź sobie, że ja wtedy włożyłam jej tego smoczka do pyszczka. Podczas takich sesji niezbędny był monolog. Ja musiałam cały czas do niej mówić, żeby przy każdym ujęciu zdobyć od niej inną mimikę, wydobyć jakieś emocje. I ja jej tutaj właśnie wydałam komendę: zostań, trzymaj, ale ona nie do końca wiedziała, co się z tym smoczkiem robi, tak? Dla niej to było jednak ciało obce i coś, co jedynie przeszkadzało, ona go cały czas wypluwała, wypadał. W końcu ja tego smoczka posmarowałam miodem, ale to też się nie sprawdziło, bo ona zaczęła go po prostu lizać i to dalej nie miało prawa bytu, po prostu być w jej pyszczku. No po chwili, no to była dłuższa chwila takiej pracy wspólnej. Ja już opukałam tego smoczka i jeszcze raz próbowałam. Ona mnie zrozumiała, ona w tym momencie faktycznie została, nie ruszała się i trzymała go. Ja wtedy robiłam zdjęcie za zdjęciem, ja byłam taka podekscytowana tym wszystkim. Zdjęcie wyszło i później no ja okazałam te swoje emocje, ona widziała, że ja się cieszę. Ona sama się cieszyła, bo zrozumiała, że ja jestem zadowolona z tego wszystkiego. Oczywiście po całej tej sesji czekał wspólny spacer, wspólna zabawa, nagroda, łakomy kąsek. Także tutaj obie strony były zadowolone. Czyli tutaj wskazówka jest dla posiadaczy piesków. To nie da się tak z dnia na dzień zrobić zdjęcia, tylko trzeba trenować z pieskiem, ćwiczyć, no i opracować system motywacyjny jakiś, żeby no, skomunikować się z psem i dać mu jasne wskazówki, że za dobre zachowanie, dobre pozowanie będzie jakaś nagroda. Tak, zgadza się. Ona w ogóle sesję traktowała jak fajną zabawę. Ja brałam aparat, ja wychodziłam i ona podążała już za mną, ona musiała być przy mnie. I tak to wszystko wyglądało. Ja wydawałam komendę, ona siadała i już się działo wszystko, tak? Sesje nigdy nie trwały długo, to było max do 60 zdjęć. Z tego z reguły udawało mi się wybrać jakąś perełkę. Nie chciałam jej tym właśnie też przemęczać, zniechęcać do tego. Chciałam, żeby traktowała to jako fajną zabawę i tak było. Co sprawiło ci największą trudność? Bo każdy, kto realizuje pracę dyplomową i staje się właśnie dyplomantem Akademii Fotooko, zawsze o tym wspomina, że jest to kawał ciężkiego chleba. Tak, wszystko wyglądało w ten sposób, że pierwsze 4 miesiące ja wykupowałam lekcje w ogóle z miesiąca na miesiąc. Wszystko szło bardzo, bardzo ładnie, bardzo pięknie. Później zaszłam w upragnioną ciążę. No i wszystko się niestety troszeczkę pokomplikowało. No ja wtedy pracowałam do późnej ciąży i też nie miałam tak jakby no siły, żeby pracować i jeszcze dodatkowo robić zdjęcia, bo ja przychodziłam z pracy i ja padałam na twarz. Dlatego tutaj już z miesiąca na miesiąc się skończyło i miałam przerwy na przykład 2,5 miesiąca, tak? To wszystko się zaczęło odwlekać w czasie, stąd też półtorej roku zeszło mi zanim ja w ogóle uzyskałam ten dyplom, doszłam do tego, tak? Później na świat przyszła nasza córeczka i też było ciężko. Tutaj nie muszę powtarzać, bo wszyscy, którzy mają dzieci, najlepiej wiedzą, jak to wygląda na samym początku, gdzie dzieciuś budzi się co 2 godziny na okrągło. Także były momenty, że ja traciłam wiarę, że ja dobrnę do samego końca. Były momenty, że chciałam po prostu to zakończyć i tak osiągnęłam, już wiem, jak zrobić dobre zdjęcie, wystarczy, tak? Ale gdzieś tam w środku wiedziałam, że jeśli się poddam, to nie będę z siebie dumna. I postawiłam wszystko na jedną kartę. Asia, które zdjęcie najbardziej przypadło ci do gustu? Z którego jesteś najbardziej zadowolona? Tak, najbardziej zadowolona jestem zdecydowanie z tego zdjęcia ze smoczkiem. Zdjęcie sprawiło mi największą radość. Jest w ogóle tak zaplanowane w taki sposób, jaki sobie życzyłam. I zdecydowanie to ujęcie jest dla mnie najlepsze. Po takiej charówce przewidziałaś sobie jakiś urlop fotograficzny dłuższy? Czy już znów nabrałaś ochoty i apetytu na jakieś dalsze, może nie w takie projekty, ale jakieś może cykle, a może jakiś kierunek fotografii, który cię zainteresował? Tak, urlop był jak najbardziej. Miałam chwilę przerwy, że faktycznie
faktycznie nie lubiłam zdjęć. No ale później zaczęłam fotografować córeczkę. Cały czas coś się dzieje, ona tak szybko rośnie. Ja znowu teraz chcę utrwalić każdą jej chwilę. Także ostro robię zdjęcia. Wydaje się, że przez internet to nie da się nauczyć się fotografowania, bo jest to medium wizualne. No i cóż, jak to się uczyć przez internet, jak to się uczyć zdalnie w tej dziedzinie? Takie są poglądy, takie są stereotypy. Czy możemy obalić ten mit? Nauka w Akademii Fotooko dała mi bardzo wiele. Potrafię teraz wykonać zdjęcie poprawne technicznie. Zaszczepiła we mnie właśnie takie myślenie fotograficzne. Moją wiedzę, która była chaotyczna, uporządkowała bardzo, bardzo fajnie tutaj. Ja miałam wątpliwości na samym początku, czy się zapisywać, czy nie. Nie sądziłam, że da się dopiąć do dyplomu, ale da się. Gorąco zachęcam wszystkich, którzy mają wątpliwości, ja też je miałam. Akademia jak najbardziej daje możliwość przyswojenia ogromną wiedzę, którą można wykorzystać później. Asia, czy masz przy sobie dyplom? Ten świstek papieru? Tak, jak najbardziej. Dyplom jest tutaj obok mnie. Czy możesz pokazać go do kamery? Tak. Oto ten dyplom, nie tylko chyba świstek papieru, prawda? Nie. Jest to bardzo, bardzo ważny dokument. Jest to moja ciężka praca, wyrzeczenia, także ma wartość. W tym miejscu muszę Ci podziękować za tę pracę, za to, że wytrwałaś, bo to jest naprawdę ciężka praca. Jak wspomniałaś, moje i moich współpracowników również ostre recenzje. No takie jest nasze zadanie, żeby przede wszystkim krytyka była taka, no mam nadzieję, że konstruktywna, żeby się podnieść z tej krytyki. Także wytrwałaś ten napór, ten ciągły ogień. Nie jest łatwo, bo tych poprawek było dużo, no to jest normalna sprawa, to jest praca dyplomowa. Tak jak każdy dyplom w wyższej szkole wymaga wytężonej pracy i wielu, wielu poprawek. Przetrwałaś to wszystko, za co jestem Ci wdzięczny, a nie każdemu się to udaje. Nie mam takich statystyk, ale dyplomanci stanowią znaczną mniejszość. Większość osób kończy, albo kończy w jakimś etapie, albo kończy szkołę i nie realizuje pracy dyplomowej, uznając to za zbyt czasochłonne. Na przykład. Wytrwałaś. Dzięki Ci za to. Dziękuję Ci serdecznie, Szymonie. Ja Tobie życzę również wszystkiego, co najlepsze. Chciałam Ci z tego miejsca ogromnie podziękować za trud i starania, które włożyłeś w to, abym po prostu doszła do tego dyplomu. Życzę Tobie dalszych takich sukcesów, jak obrona kolejnego dyplomanta. Nasze sukcesy są Twoimi. Jesteś bardzo dobry w tym, co robisz. Masz ogromną cierpliwość do swoich słuchaczy. Wszystkiego dobrego, dobrego światła.